Myślę, że możemy już powoli zacząć. Serdecznie witamy Państwa na trzeciej odsłonie kaliskich spotkań z podróżą i turystyką. Drodzy Państwo, spotkania te to możliwość na pewno poznania wyjątkowych, ciekawych ludzi, którzy mają nam do przekazania bardzo dużo, szczególnie dzisiejsza podróż. Dzisiejsza podróż to właściwie podróż przez trzy odległe rejony świata. Rozpoczniemy od podróży przez Azję, później będziemy dążyć przez koła podbiegunowe, ponadbiegunowe, a później na samym końcu spotkamy się w Afryce. Drodzy Państwo, cała ta impreza nie odbyłaby się na pewno, gdyby nie nasi główni sponsorzy. Miasto Kalisz oraz Geonami. Głównym pomysłodawcą całego cyklu, trzeciego już spotkania jest Paweł Klimarys. Myślę, że w tym momencie należą się wielkie brawa dla głównego organizatora całego cyklu. Drodzy Państwo, czas rozpocząć naszą wyprawę. Pozwolą Państwo, że w tym momencie troszeczkę zbiorę się moim tekstem, ponieważ mamy tutaj opisy naszych gości. Pierwszymi przewodnikami tego popołudnia są dwaj zamiłowani motocykliści. Robert Klimarys, który na co dzień zajmuje się systemami informatycznymi. Rocznie motocyklem przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy kilometrów po krajach południowej i wschodniej Europy. Ostatnia wyprawa zawiodła go do Azji, do podnóży gór Tien Shan na granicy z Chinami. Drugi gość, Zbigniew Świątnicki, emerytowany strażak, wolny czas spędza penetrując motocyklem nie tylko okolicę, ale również odległe rejony Europy, ostatnio również Azji. Zakochany w życzliwości naturalności Ukraińców, Rosjan, a także mieszkańców dawnych republik radzieckich. Panowie zabiorą nas w podróż motocyklem przez Azję. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla naszych pierwszych gości. Robert Klimarys, Zbigniew Świątnicki. Zapraszamy do tej wyjątkowej, ciekawej podróży. Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa. Zostaliśmy przedstawieni, więc już nie będziemy mówić, jak się nazywamy, to już wszyscy wiemy. Chcemy tylko tak dodać od siebie jeszcze, że tak, no, motocyklami podróżujemy już od dość długiego czasu. Razem od kilku lat w zasadzie się tak dobraliśmy. Razem już objechaliśmy południową Europę, Bałkany, kilkukrotnie chyba nawet. Byliśmy na Nordkapie, byliśmy w Rosji, byliśmy wielokrotnie na Ukrainie, między innymi w Czarnobylu. Litwa, Łotwa, Estonia. No i tak mniej więcej 3-4 lata temu prawie już powstał w naszej głowie taki zamysł, że no może zrobić coś większego, tak? Wtedy był taki okres, że ja byłem przed 40, kolega przed 50, postanowiliśmy, że w ramach okrągłej rocznicy naszych urodzin no pojedziemy do Astany, do stolicy Kazachstanu, obecnie Nur-Sultan. No ale tak w trakcie obmyślania tego planu w ciągu tych dwóch lat, jak gdyby przygotowań, ustalania trasy, szukania jakichś ciekawych miejsc, które na trasie możemy spotkać, no wpadliśmy na pomysł, że może jednak nie stolica Kazachstanu, bo w zasadzie tam się jedzie długimi odcinkami, prostymi, nudnymi, niezaludnionymi. No i postanowiliśmy objechać właśnie góry Pamiru, wjechać na tak zwany dach świata, czyli miejsce, gdzie, z którego rozpoczynają się najwyższe przełęcze świata. Tak, stamtąd już jest blisko do Nepalu, do Himalajów, do Chin. No jest to miejsce takie naprawdę warte odwiedzenia, tak. No i po tych dwóch latach ruszyliśmy, tak, mniej więcej dwa miesiące po naszych urodzinach, teraz tego, że odchodzimy w jednym miesiącu, ruszyliśmy, to była połowa maja. W trakcie przygotowań ustaliliśmy sobie pewne punkty, które chcemy odwiedzić, to były taka z grubsza ustalona trasa, natomiast tak naprawdę życie potem nam też dyktowało miejsca, gdzie spaliśmy, dokąd dojeżdżaliśmy i co zwiedzaliśmy. I to właśnie chcemy Państwu pokazać. Ta nasza prezentacja będzie przygotowana w formie takich filmików, które będziemy komentować. Będzie tam też kilkadziesiąt zdjęć wrzuconych. Będą też takie filmiki, które będą relacją taką prawie że na żywo. Tak? Myśmy to kręcili tam na miejscu, zgrywaliśmy sobie gdzieś tam na jakieś nośniki, teraz to wszystko skompletowaliśmy w jeden dłuższy film. Te filmiki zawierają też w sobie emocje, także proszę się nie przerażać, tam będą czasami słowa uznane za no, takie niezbyt... Tak, niecenzuralne właśnie, tego słowa nie brakowało. Nie chcemy też zanudzać Państwa opowieściami o Ukrainie i Rosji, z racji tego, że tam no, przejazd przez te kraje potraktowaliśmy tak trochę tranzytowo. Zajęło nam to 5 dni. W ciągu 5 dni dojechaliśmy do granicy z Kazachstanem, tym południowym Kazachstanem, tuż nad Morzem Kaspijskim. I w zasadzie od tamtego miejsca zacznie się
nasz pokaz, nasza tutaj przygoda, którą chcemy Państwu zaprezentować. Momencik, wygasił się ekran. Na początek będzie kilka slajdów z Rosji, no i następnie wjedziemy do Kazachstanu. I to jest właśnie Rosja. To jest Wołgograd, jeden z największych pomników na świecie. Tutaj jest sala upamiętniająca ofiary bitwy pod Stalingradem, stadion w Wołgogradzie. Tutaj zajadamy kawior. Ten kawior, tak jak widać, dosyć pokaźna porcja. Kosztowało nas to dokładnie złoty 70? 2 złoty maksymalnie. No, coś tam było poniżej 2 zł. Do tego, tak jak widać, tradycyjnie Coca-Cola i kromka chleba. Jedliśmy to przed jakimś tam lokalnym sklepem, to były okolice Astrachania mniej więcej. Już chwilę później jednak zajadaliśmy dalszy posiłek u tej pani, tak? Zostaliśmy zaproszeni, to jest jedna z miłośniczek motocykli, która fotografuje w zasadzie każdego motocyklistę, który się gdzieś tam pojawi i stanie na zakupy przed tym bazarkiem, przed tym sklepem. Także no, bardzo miła atmosfera. Pierwszy raz tam spotkaliśmy się z taką gościnnością. No tutaj przejeżdżamy przez most, tak? To już jest takie ostatnie kilometry Rosji, już jesteśmy bliziutko Kazachstanu. Jest to dorzecze rzeki Wołgi, tak jak widać, no, potężne masy wody i most pontonowy. Te mosty są dość charakterystyczne. Często można na YouTubie zobaczyć filmiki, gdzie przez taki most na przykład naprzeciwka pojawia się załadowany kamaz, przejeżdżają i most pod jego masą zatapia się pod wodą, a osobowe auta zaczynają pływać po bokach. Tak, to jest właśnie tego typu most. No, ta konstrukcja prawdopodobnie wynika z tego, że są tam duże wahania poziomu wody. No, Wołgi chyba nawet nie ma co porównywać do naszej największej rzeki, do Wisły. No, jest wielokrotnie potężniejsza. Tak? No, robi niesamowite wrażenie. Statki, które tam pływają, barki, tak, no, to przypominają w zasadzie prawie statki morskie, także jest to naprawdę coś potężnego. W momencie, kiedy wjeżdżaliśmy do Kazachstanu, też jedno, co nas zaskoczyło, to przejście graniczne, także odprawili nas Rosjanie, wypuścili nas do siebie z kraju, no i później jechaliśmy ładny kawałek, to było nie wiem ile kilometrów, no około 5 kilometrów. 5 kilometrów było. No i zaskoczeni szukaliśmy, gdzie ten Kazachstan, gdzie nam w końcu podbiją pieczątki. Myśleliśmy, że jakimś cudem pomyliliśmy drogę. No na szczęście okazało się, że gdzieś tam w oddali przez kolejną rzekę przejeżdżając, napotkaliśmy celników, którzy nas odprawili i wpuścili do Kazachstanu. No a to już Kazachstan. Tak jak widać, nawet po jakości dróg krajobraz się znacznie zmienił. No ta droga no, nie należała do najlepszych, a to jeszcze nie był najgorszy odcinek, po jakim przyszło nam jechać w Kazachstanie. Za moment będzie filmik, gdzie już w ogóle ta droga jest taka w zasadzie no, bardzo trudno przejezdna. Tutaj ten asfalt on się rozpływał pewnie z racji tego, że no, nie ma dobrego podłoża, tak? I to wszystko wpłynie na bok. A tutaj lokalny motocyklista, który oprowadza nas po okolicy. Jeździmy tutaj w poszukiwaniu hotelu. Tak? To jest człowiek, który się zatrzymał przypadkowo przejeżdżając, zapytał, czego potrzebujemy. Doprowadził nas pod sam hotel, dogadał z obsługą warunki naszego zakwaterowania. Jeszcze chwilę tam z nim sobie pogadaliśmy, oczywiście żadnych pieniędzy za to nie oczekiwał, tak? I po drodze jeszcze nas zaprowadził na zakupy, prawda? A to Kazachstan hotel. Kazachstan jest pierwszy hotel. Ogólnie klimat fajny, wszyscy miło nas przyjmują. Bajker nas poprowadził do samego hotelu, hotel nas załatwił. Ale niektóre patenty są całkiem zacne. Patrzcie na to. Się włącza oświetlenie w naszym łazience. I już. A jak już musieli spać, to już. Proste. Potem te włączniki mogę ciągnąć na rękami po ścianach, pod płytkami. Tu się wszystko grudzi, potem podpada, tak? Wszystko działa. To był pierwszy z filmików nagranych w tej łazience. Później mamy tam chyba jeszcze jakieś jeden czy dwa filmiki. No bo chwilę później dopatrzyliśmy, że po mojej prawej stronie jest prysznic. No i tak jak się spojrzało za kotarę w tym prysznicu, wystawała puszka gołych kabli elektrycznych, tak? To wszystko wystawało tak na odległość mniej więcej 5, może więcej centymetrów ze ściany.
Także podczas kąpieli trzeba było mocno uważać, tak, żeby nie doznać lekkiego szoku. No tutaj wymieniamy pieniądze. Tak? Nazajutrz pojechaliśmy wymienić dolary na tęgę. Była dość duża kolejka w banku, więc no, pokierowano nas tam, dopytaliśmy się miejscowych, pokierowali nas na bazar, że tam będzie, w cudzysłowie mówiąc, taki mobilny bankomat, który nam te pieniądze powymienia. Tak? Ja poszedłem tam szukać po prostu kobiety, która no, wymienia pieniądze. Ktoś powiedział, będzie gdzieś siedzieć na stołku. Poszedłem tam w oddali. No i pytam płynnym rosyjskim swoim, gdzie można wymienić pieniądze. No i chodzę. Pani mówi, to ja. No i z torebką przyszła, to zaraz będzie właśnie pokazane. Za momencik, jak przyszła i tutaj w tych drzwiach, no zrobiła sobie kantor. A ja w tym czasie płynnym swoim rosyjskim, składającym się wówczas chyba 10 słów, opowiadam tym panom, co to za motocykle. No najbardziej ich ciekawiło, jak to się odpala. Szukali tak zwanej kopki, tak? No jak im pokazałem, że to się odpala przyciskiem, no to byli w szoku i czekali do momentu, kiedy odjeżdżamy. Później praktycznie pili nam brawo. A to jest ta pani właśnie. Nasz mobilny kantor. Pani w torbie ma pełen zapas pieniędzy i to negocjacje następowały u innej pani, która handluje tam produktami. Tak, schowaliśmy się, bo oczywiście taka wymiana w tym kraju jest nielegalna, tak? Nie wolno tego robić. Oficjalne wymiany można dokonywać tylko za pośrednictwem banków bądź też oficjalnych kantorów. Tak? No tutaj ustalamy kurs, tak? Mieliśmy ściągawkę w telefonach mniej więcej, ile powinniśmy dostać. Po oczach widać właśnie. No. Ten kurs. Kurs był o dziwo lepszy o jakieś 8-10% w stosunku do tego, co dawał bank. Tak? Także te mobilne kantory są naprawdę sprawne i korzystne dla turysty, tak? Nie warto pieniędzy wymieniać w banku, tak? Warto dopytać zawsze miejscowych, oni pokierują. To w zasadzie na każdym bazarze takie osoby były, tak? Kwestia tylko dogadania kursu. Oczywiście na każdym przejściu granicznym również ustawiała się kolejka, która oferowała wymianę walut, tak? No i tutaj już to, jak widać, grono naszych panów jest coraz większe. Tu w każdym w zasadzie miejscu, czy to był Tadżykistan, Uzbekistan, czy później Kirgistan, padały podstawowe pytania. Co to za motocykl, ile pali, ile kosztuje? Tak? To była seria trzech pytań standardowych. A tutaj już wyjeżdżamy z tego miasteczka. Okazało się, że drogę rozebrali, bo budowali nową drogę do przejścia granicznego z Uzbekistanem. No i tu niestety był piasek o konsystencji mniej więcej talku. Tak? I tak jak widać, tutaj Zbyszek pierwszy próbował sforsować podjazd. No może to nie wygląda tutaj tak groźnie na tym filmiku, natomiast no koło się wbiło do połowy. Za moment będzie widać, jak no we dwójkę próbujemy wytargać ten motocykl. A dla tych, co nie jeżdżą motocyklami, no napomnę tylko, że taki motocykl załadowany, no to jest mniej więcej 400 bary, no może 500 kg, tak? które trzeba jakoś tam poprowadzić po tym grząskim gruncie. Także było to dość duże wyzwanie, tak? No widać, że nie jest łatwo, tak? Samemu w zasadzie no to trzeba by zsiąść z tego motocykla, jakoś go tam wyrywać lub czekać na pomoc miejscowych. Tak? Jeszcze taka ciekawostka, w zasadzie każdy, kto się pojawia motocyklem w tamtym rejonie, jest takim swoistym zjawiskiem, tak? Tych motocyklistów jest tam bardzo mało. Jeżeli są, no to mają jakieś skuterki bądź motocykle takie crossowe małej pojemności. Natomiast jeżeli się pojawia duży motocykl, w zasadzie od razu wszyscy wiedzą, gdzie taki motocyklista zmierza, tak? Słowo Pamir jest tam wszechobecne. Nie da się tam zgubić. Za momencik będzie widać, jak no, poszukując trochę twardszej drogi, gdzieś tutaj błądzimy po okolicy, naprzeciwko będą jechać dwie ciężarówki, gdzie kierowcy zaczną trąbić i nam pokazywać, że na Pamir to tam, a nie tu, gdzie jedziemy, tak? Że pokazywali, że jedziemy w zupełnie przeciwną stronę. No i musimy zawrócić i ruszyć za nimi, tak? Takich kierowców było mnóstwo, jak też jechaliśmy na ten bazar, nie? Nawet na terenie miasta ludzie nas tam zatrzymywali, machali, że nie tutaj, że na Pamir, to zupełnie w przeciwną stronę, tak? Musieliśmy im się tłumaczyć, że jedziemy wymienić na razie walutę. A w tym momencie to właśnie te ciężarówki. I trąbili przed chwilą, co im oznaczywali. A tutaj widać, jakiej konsystencji jest ten piasek, tak? Przed nami tam może 300 metrów przed nami jedzie ciężarówka, no a za nami pył. Tutaj dojeżdżamy już do miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową, tak? Tutaj stoi mnóstwo, te wszystkie słupy
to jest elektryczność, która napędza pompy, które pompują na bieżąco ropę naftową z terenów tego właśnie południowego Kazachstanu. Za moment będzie widać, jak tam sobie zaparkujemy, będzie takie zbliżenie. Tereny tutaj zupełnie są wyludnione, w zasadzie poza tymi pompami, no to od miasta do miasta się jedzie przez 200, 300, czasami 500 km, nie ma nic. Tak, no to jest właśnie ten rejon wydobywczy. A to centrum jakiegoś miasteczka, tak? Tutaj widać, że ta droga wcale nie jest lepsza. Pasy ruchu w zasadzie są wyznaczane przez to, gdzie komu wygodniej jechać. To już nawet wcześniej były często takie sytuacje, gdzie myśmy jechali lewą stroną, a na przykład naprzeciwka kilka ciężarówek i oni jechali też nie po swoim pasie ruchu, tylko dlatego, że nam było wygodniej motocyklem zjechać i tam ustąpić trochę miejsca. Oni nam za to dziękowali oczywiście. Także tam tak wygląda ta jazda. A czasami zdarzało się, że jechaliśmy między dwoma ciężarówkami. One jechały w naszym kierunku, a my przez środek dosłownie 1,5 metra było miejsca i przez środek między ciężarówkami. Tak, tak. Pamiętam też sytuację, kiedy jechała ciężarówkę wyprzedzała osobówka, ja wyprzedzałem ich wszystkich z lewej, a z prawej strony poboczem jeszcze ich wszystkich wyprzedzał radiowo. Także to są sytuacje takie dość nietypowe. A tutaj pierwsze wielbłądy, tak? Postanowiliśmy sobie z nimi zrobić zdjęcia. No wtedy to jeszcze dla nas było egzotyczne. Po miesiącu pobytu w Azji, no te wielbłądy już były dla nas tak swojskie jak, no nie wiem, nasze krowy czy koni, także w zasadzie były na każdym kroku. Tylko ten akurat nie chciał z nami robić. Hello! 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 O, hello, hello, to są właśnie słowa hello, how are you, where are you from, to były takie zwroty, których no dzieciaki nauczyły się w szkole i próbowały coś tam zabłysnąć, tak? Jeżeli widziało obcokrajowców. Zawsze podchodziły, były ciekawskie, chciały pooglądać. No tutaj zostały same dzieciaki, więc widać, że zaraz fantazja trochę bardziej im się rozwinie. Teraz się przyglądają naszym motocyklom, tak? Za chwilkę zobaczą, że kamera jest włączona. O, tu już dopatrują. Teraz będą się drapać podobnie. Prawie wszystkich spędziało oko, jak widać. Tak, i jedziemy dalej. No dotarliśmy wreszcie po przeprawie przez te piachy, dziury i tak dalej, no dojechaliśmy do odcinka już jakieś 150 km może przed granicą z Uzbekistanem i ten odcinek drogi był świeżo budowany, tak. Tutaj dzięki uprzejmości tych budowlańców pozwolono nam jechać środkiem tego asfaltu, który już tam w którymś momencie to był wręcz ciepły, przyklejono się do opon. No ale to była jedyna słuszna alternatywa dla motocykli, z racji tego, że tak jak widać tam ciężarówki w oddali po lewej stronie, no nie dało się tam, tam motocykla by się nie dało przejechać, tam był tak grząski piasek, że... A tutaj jedziemy już po stepie. Ten step też pozornie wygląda na twardy, bo jest pokryty trawą, natomiast no jest to piaskownica. Tu przed nami jechał ten jeep, nie? Który nam... Jeep jechał przed nami, postanowiliśmy za nim pojechać, ale on nam uciekł i nie widzieliśmy, gdzie wjechał na asfalt, a więc próbowaliśmy... I zostaliśmy sami na tym stepie, no próbowaliśmy gdzieś tam znaleźć sobie jakąś alternatywę. Tak jak widać, emocjonująca jazda, zaraz to będzie słychać. Musisz się rozpędzić, bo macie coś lewika. Tak, także tak jak widać, emocje były. Na początku było mowa o tych słowach, ale ich jest niedużo. Tak, resztę wycięliśmy. No to standardowe pozdrowienie, salam aleikum. Jedziemy sobie poboczem, z racji tego, że tutaj ten asfalt był taki zupełnie świeżutki, no po tym już dla mnie pozwolono jechać. Wybraliśmy opcję taką najbliższą nam. Tak, i tutaj już jest granica z Uzbekistanem. No, podjechaliśmy, nie wróżyło to dobrze. Tak, kilkukilometrowy korek. Wszystkie auta zapakowane pod dach. No my jakoś tam małymi kroczkami próbujemy dobrnąć cichaczem do bram z nadzieją, że uda nam się przejechać. No to jest taka praktyka, którą no, motocykliści często wykorzystują, nie tylko w korkach, ale też na granicach. Staramy się zawsze gdzieś tam naprzód podjechać, w miarę szybko przed granicę czmyknąć. No w Europie już nie ma tego kłopotu, natomiast no, te wschodnie granice w dalszym ciągu różnie wyglądają. No i tutaj też
jakoś tam moimi kroczkami próbujemy sobie podążać dalej. To ciekawe, miejscowi nie mieli nam tego za złe, tak? Wręcz w którymś momencie podszedł tam do nas jakiś jeden ze stojących w kolejce. No i stwierdził, chłopaki, no jedźcie dalej, nie ma sensu, żebyście tutaj stali, bo ta kolejka, nie wiem ile tam było dni stania. Tam było... Myślę, że dla samochodu tego ostatniego to może i być 3 dni. No, myślę, że spokojnie, tak? Tutaj jeszcze taka ciekawostka. W momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy z Unii Europejskiej, no mieliśmy oczywiście ze sobą ubezpieczenie w postaci zielonej karty. No i byliśmy święcie przekonani, że ta zielona karta działa na wszystkie kraje poza Unią Europejską. Tak? Okazało się, że ze wszystkich krajów ona działa jedynie na Ukrainę i na Rosję. Tutaj właśnie zatrzymujemy się, zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić. Gdzieś tam kojarzyliśmy, że powinniśmy chyba jakieś ubezpieczenie czy też opłatę drogową wnieść, wjeżdżając do Uzbekistanu. Natomiast też jakieś tam chłopaki miejscowe przy jednej z butek, w których się wymieniało walutę, no uznali, że raczej nam to nie będzie potrzebne. Tak? No zaufaliśmy chłopakom, wjechaliśmy na granicę. Na granicy nikt od nas nie żądał tego ubezpieczenia. To już jest wyjazd, właśnie odjeżdżamy od tej budki. Ominiemy za chwilę te wszystkie auta, podjedziemy pod bramę, przekraczamy tą granicę. Żaden z celników nie pytał się o ubezpieczenie drogowe. W związku z czym uznaliśmy, że no, nie ma potrzeby kupowania żadnej ekstra polisy, tak? No nikomu z nas nie przyszło do głowy, żadnemu z nas nie przyszło do głowy, żeby na tą zieloną kartę zetknąć, doczytać, w jakich krajach ona obowiązuje, tak? Teraz już nauczeni doświadczeniem wiemy, że należy to robić zawsze, przed każdym wyjazdem. Natomiast tam objechaliśmy no, w zasadzie całą tą Azję i ubezpieczenie wykupiliśmy sobie na powrocie, wjeżdżając do Kazachstanu po 3 tygodniach jazdy po tamtych terenach. I to też w sumie podbiegł do nas jakiś miejscowy sprzedający te ubezpieczenia, no i on tak wymusił na nas zakup tej polisy. My jeszcze tam z nim się sprzedaliśmy, że przecież ona niepotrzebna, mamy zieloną kartę, no i wtedy ją wyciągnęliśmy, okazało się, że jest bez ubezpieczenia. Co ciekawe, w międzyczasie, no opowiemy o tym bardziej w szczegółach później, ale w międzyczasie byliśmy 3-krotnie zatrzymywani przez policję, tak? 2 razy w Kirgistan i raz to mnie zatrzymali. Czyli 3-krotnie nas zatrzymywała policja, no nikt się o ubezpieczenie nie zapytał. Tak, a to jest przejazd. W momencie, kiedy przekraczaliśmy granicę z Uzbekistanu, do Uzbekistanu wjeżdżaliśmy, z Kazachstanu wyjeżdżając, trzeba przejechać przez taką wodę, która teoretycznie miała odkażać chyba. Tak? Teoretycznie powinniśmy przejechać po prawej stronie, ale tam miejsca na motocykle nie było i dopatrzyliśmy, że gość przed nami przejechał przez ten zbiornik wodny, który miał głębokość około metra. On miał do połowy drzwi tą wodę. Woda mu się przelewała przed paskę. I my żeśmy stwierdzili, że pojedziemy przy tym murku. To jakieś tam 50 centymetrów tylko było miejsca. Nie? Tak, no jeżeli ktoś z was zauważył nasze motocykle stojące przed wejściem, no to widać, jakie one są szerokie z kuframi. Także tu efekt był taki, że jeden kufer w zasadzie tarł po tym betonowym murku, drugi kufer już wisiał nad tą wodą. Tak? Może na filmie tego nie widać, ale tutaj do lustra wody jest około metra, no i dobry metr wody. Tak? Także taki pikołek zrobiony do bajoro mógłby zakończyć nasz przejazd dalszy, tak? Mogłoby to się źle skończyć. No i tutaj jakoś tam małymi kroczkami próbujemy się przedostać przez ten, za pośrednictwem tego chodniczka dojechać do bramy wyjazdowej. Co ciekawe, tutaj też przed wyjazdem czytaliśmy dużo informacji na temat Uzbekistanu. Uzbekistan zdjął z wizy dla Polaków tuż przed naszym wyjazdem, bo to był luty 2019 roku, więc te formalności nam odpadły. Natomiast no, pisali dużo o tym, że każdy nocleg, a to za chwilę o tym opowiem, pisali o tym na stronie MSZ-u i też gdzieś tam to potwierdzały informacje w internecie od ludzi, którzy już tam byli, że każdy nocleg należy rejestrować. Bez tej rejestracji, że podobno jest kłopot z wyjazdem z Uzbekistanu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu się okazało, że bardzo przyjaźnie nas potraktowano. Granicę przekroczyliśmy o dziwo gdzieś może w godzinę czasu. Tak, myślę, że więcej jak godzinę nam to nie zajęło.
po rozmowach z celnikami już wiedzieliśmy, że możemy spać sobie w dowolnym miejscu, nawet namiot rozbić na stepie i nikt się do tego nie przyczepi. Nie musimy mieć żadnych karteczek rejestracyjnych, żadnych. Dawali nam chyba tylko karteczki migracyjne, takie jak proste. O, także jedynie była taka formalność, że trzeba było taką karteczkę migracyjną przy sobie posiadać. I tyle, tak? Także trochę inne rzeczy były wypisane na stronę MSZ-u, trochę inaczej to w praktyce wyglądało. Bardzo przyjaźnie. Jeszcze tak a propos tej kolejki, którą widzieliśmy przed chwilą przy wjeździe na tą granicę. Wszystkie te samochody były zapakowane w zasadzie po dach, tak? I no nie zazdrościmy tym ludziom z racji tego, że tak, na dojeździe po stronie Kazachstanu wyłapywała ich policja, która chciała oczywiście jakieś tam drobne za to, że ich puszczą dalej. Na granicy odstali pewnie tam po 2-3 dni. W momencie, kiedy celnik sprawdzał im ten towar, który przewozili, wszystko musiało być rozpakowane. To wyglądało tak, że naokoło samochodu gdzieś tam 2-3 metry był krąg i cały towar był rozładowany. Celnik tylko dochodził dosłownie w minutę i mogli zapakować i to była cała kontrola. I to znowu trwało z 2-3 godziny, żeby oni to upchali w samochód. Nie? Tak, także to wyjaśnia tą kolejkę. No jeżeli pomnożymy sobie ten czas przez ilość samochodów, które stały przed granicą, no to łatwo sobie wyobrazić, że no, ciężki temat, żeby tą granicę przejechać dalej. Tak? Meble, elektronikę, no coś tam udało, tak jak dawny u nas handel gdzieś tam między Polską a Niemcami, czy Polską a Rosją, tak? My otworzyliśmy kufry, nawet nie odpinaliśmy naszych torek. Dobrze, a to jest pierwsze tankowanie, tak? W Rosji, Ukrainie i Kazachstanie jeszcze dało się zatankować normalnie, czyli podjeżdżało się, był dystrybutor, tankowało się z dystrybutora. Natomiast Uzbekistan jest takim krajem, który wydobywa gaz i w zasadzie oni wszystko mają oparte o ten surowiec, który mają we własnym zakresie. Żeby kupić benzynę, trzeba było po prostu pytać miejscowych ludzi albo podjeżdżać do stacji, które oferowały gaz, tak jak ta stacja. I na takiej stacji oczywiście dystrybutora do benzyny w ogóle nie było. Lało się to z butelek 5-litrowych najczęściej. To paliwo gdzieś tam stało sobie w beczkach na zapleczu, tak? Czasami to paliwo trzeba było kupować w miejscowych. No różne były warianty. Natomiast nie spotkaliśmy w zasadzie chyba żadnej stacji, która oferowała diesla. Nie kojarzę. Raczej benzyna jeszcze się dawało, to oczywiście benzyna 86 oktan, tak? Była tutaj 86 oktan, czyli słabsza, te nasze silniki było słychać, że inaczej zupełnie pracują. Cena 2,60. No, maksymalnie do 3 zł. Tak, i to Uzbekistan był jednym z droższych krajów, jeżeli chodzi o benzynę na tym odcinku. Tak? Ciekawostką jest taką, że gość przynosi na przykład to paliwo we wiadrze, nalewa do słoika lub do butelki, pokazuje czystość. I wtedy ok, biorę 10 litrów, nalewa do następnych pojemników. Tak, czyli tutaj paliwo jest czyste, nie ma się co obawiać pod tym kątem, natomiast jest słabsze, no i rzadko spotykane. Także tankowaliśmy przy każdej okazji, która się nadarzała. No i jechaliśmy dalej stepami Uzbekistanu. Już w tym momencie droga była nie najlepszej jakości. Jechaliśmy, tak jak widać, do godzin wieczornych, no i nagle wyłoniło się miasto, które no tak na pierwszy rzut oka mówimy, kurczę, no niczym Las Vegas, tak? Po środku niczego, miasto, które jest pięknie oświetlone. Były tam neony, no to jest sam Piast. Tutaj tak jak widać po jakości łóżka chociażby, tak? Może spaliśmy, nie wiem, czy to był najdroższy hotel, ale na pewno jeden z najlepszych hoteli w mieście. Myślę, że miał z 10 pięter na pewno i byliśmy sami w tym hotelu. Tak, tak. W hotelu byliśmy praktycznie sami, no ale mogliśmy sobie na to pozwolić, bo zostaliśmy milionerami, tak? Wymieniliśmy około 50 dolarów, no i mogliśmy spać na Porsche, nie? Nie pamiętam, ile tam tysięcy było, ale to było coś koło miliona ich waluty. Tak, także obaj leżymy na Porsche. Co ciekawe, to jest ilość waluty, którą otrzymaliśmy. Także dość pokaźne kubki. Co ciekawe, ten hotel, w sumie tak wjechaliśmy, żeby się zapytać o coś taniego. Jakiś tani motel, to był początek, w zasadzie początkowe tam dni naszej wyprawy, więc no nie chcieliśmy nadwyrażać budżetu, więc wjechaliśmy tylko po to, żeby się dowiedzieć o jakiś tani motel, zajazd, jakiś dom taki, do którego możemy zawitać i zanocować. No i się okazało, że możemy spać w tym wielaktym hotelu. Lokaj nosił nasze torby. Garażowaliśmy w
pralni, tam na zapleczach pralni hotelowej, żeby motocykle były bezpieczne. No i to wszystko ze śniadaniami kosztowało nas na dwójkę 120 zł. 120 zł. Także... A w środku w poczekalni normalnie marmur, winda, szkle, no po prostu Las Vegas. Tak, tak, tak. Budynek taki naprawdę z wysokiej półki. A to jest miasto Lukus, widziane z naszego balkonu właśnie. A tu pierwszy posiłek przy trasie. Myślę, że lokalne jedzonko. Zobaczymy. Przy naszym jedzeniu. O, proszę, takie harce koło pierożków, o i na pierożkach. Proszę, proszę, w moim komputerze nie ma sanepidu, żadnych problemów. Jak ktoś jest wrażliwy, to raczej by z głodu umarł, nie? O tym jedzeniu przy trasie też pisano na stronach MSZ-u. Odradzano zdecydowanie jedzenie w takich lokalach. No ale uznaliśmy, że jak już tam jesteśmy, no to jednym z takich atrybutów poznawania nowych miejsc jest chyba to, żeby skosztować lokalnego jedzenia w takim lokalnym barze i pogadać z ludźmi, którzy tam na co dzień to jedzą, obsługują i tak dalej. Co ciekawe, nic tam nie było w ogóle po tym, od razu zaznaczyć. Nie mieliśmy żadnych rewolucji żołądkowych do samego końca wyjazdu, więc i też nie posiłkowaliśmy się żadnymi lekarstwami tutaj w tym zakresie. Co ciekawe, właściciel tego lokalu, jak usłyszał, że rozmawiamy w polsku, podszedł do nas i mówi: panowie, a wy z Polski? No, no tak, z Polski. A ja, wiecie co, bardzo lubię taki film Nabor. Nabor, tak. To był wielbiciel z Nabora. Także mówi, że Polaków lubi, bardzo ten film lubi oglądać. Za każdym razem, kiedy się tam pojawia w telewizji, to korzysta z okazji i powtarza sobie ten seans. Ogólnie w tamtych rejonach Znachor oraz Czterej Pancerni i Pies. To były dwa filmy, które większość ludzi znała, tych ludzi takich trochę starszej może daty, ale znali te filmy. No i później o tym opowiemy jeszcze. Czterej Pancerni i Pies raz nam uratowali w zasadzie nocleg, pieniądze i jakiś tam pobyt zapewnili, tak? To było w Kirgistanie. To do tego dojdziemy. Tutaj zajeżdżamy do Buchary. Jechaliśmy do Buchary. To było na naszej mapie, jak gdyby w naszych planach, dojazd do Buchary, do Samarkandy, tak? Znane chyba wszystkim miasta, słynące z pięknych budowli, pięknych i bardzo starych budowli. Tutaj zajeżdżamy do motelu, który też przypadkowo trafiliśmy. To był taki motel, gdzie spotyka się mnóstwo podróżników podróżujących różnymi środkami lokomocji w kierunku właśnie Pamiru, tak? I Pamiru, Mongolii, niektórzy jechali do Indii. Także to jest bardzo fajne miejsce, można tam spotkać bardzo ciekawych ludzi. W zasadzie wieczorem zawsze jest z kim pogadać, omówić jakieś tam ciekawe miejsca i tak dalej. Oczywiście standardowo wjeżdżamy na pokoje, motocykle, żeby nie stały na ulicy. Tak, i tutaj już widać nasze motocykle, a chyba za chwilę będzie też slajd, o, to chciałem pokazać. No byli też szaleńcy, którzy jechali motocyklami z 72, tak, czy 5 roku, jakoś tak. No, też właśnie gdzieś tam Smarzakowa, lat 70. I to nie byli ludzie, których na to nie stać. To była dwójka ludzi ze Szwajcarii. Ojciec, tak około 60-letni ze swoją córką, postanowili pojechać do Mongolii. W momencie, kiedy ich spotkaliśmy na trasie, oni już podróżowali przez 3 miesiące. Zapędzili się do Iranu. Iran ich niestety cofnął z racji tego, że do Iranu jest zakaz wjazdu motocykli większych niż 250 cm sześciennych. Oni mieli 350. Cofnięto ich przed Morze Kaspijskie, przeprawiali się promem. No i spotkaliśmy się tutaj w tym miejscu, tak? Oni mieli podróż zaplanowaną na pół roku. Przez pół roku chcieli do tamtego miejsca dojechać i wrócić.
No tak jak widać, te motocykle no, są jakie są, tak? Tu na tym zdjęciu tego nie ma, ale no, pod spodem leży warstwa gazet, tak? Ponieważ tak z tych motocykli wszystko kapało, one się tam rozkręcały, oni jechali bez kufrów, mieli torby takie, no bardzo specyficzna marka i bardzo fajni ludzie. To byli też tacy, którzy podróżowali autami tego typu, tak? To jest ciężarówka z Niemiec. Przerobiona z wozu strażackiego. To jest wóz techniczny. Jechała tym siódemka chyba osób, tak, w momencie, kiedy ich spotkaliśmy. Z czego tak naprawdę trzy osoby jechały od Niemiec do tego punktu. Natomiast pozostała ekipa od czasu do czasu gdzieś się tam, nie wiem, zgadują przez internet, czy jakimś innym sposobem. No i wymieniają się, tak? Czyli to nie jest stała ekipa. Mieli tam sypialnie, mieli tam jakieś miejsce, gdzie trzymali żywność, także w pełni wyposażone auto do podróży. A co już pucharne? Koledzy z Afganistanu nas byli przygotowani. I oni będą lekarzami. Ten będzie od chirurgii. Ortopeda. Chirurg. Kto? Santiago. Masz rosyjski tutaj. USG. Gaz. Nie, gaz. Ten. Inżynier. Byśmy tu wrócili do Afryki. No, no, to stare miasto. Żegnam głosy. Serio, czym kręcił go? Bardzo ładne miejsce, bardzo szczególnie. Do swidania. Do swidania. Spokojnej nocy. Tak, no tutaj była historia taka, że no, po kolacji postanowiliśmy przejść, obejrzeć te wiekowe budynki. No niestety Buchara to za chwilę też będzie na filmiku, jak próbowaliśmy wrócić potem do naszego noclegu. Buchara to mnóstwo wąskich uliczek, które wszystkie wyglądają tak samo, tak? W zasadzie internetu tam nie mieliśmy, więc no, żadnych tam Google Maps nie mogliśmy sobie odpalić. Tak w zasadzie idąc gdzieś tam miastem, próbowaliśmy coś tam namierzać, dopytując ludzi, no i trafiliśmy właśnie na tych chłopaków. Bardzo fajna ekipa, jeden z nich tylko gadał po rosyjsku. Przeciwieństwo do nas. Także doprowadzili nas tutaj w to miejsce, pokazali nam Bucharę nocą. Tak? W tym czasie do tych budynków nie udało nam się wejść, bo już zaczynały się modlitwy. Ochrona tam dość skrupulatnie wszystkich przeszukiwała, no i nam nie pozwolono tam wejść. No, a tutaj wracamy już właśnie. Tak wyglądają nocy ulice Buchary, tak? Czyli nie widać nic. Od czasu do czasu jakieś tam światełko drobne się pojawi. No tutaj krążymy, tak? Szukając miejsca, do którego chcieliśmy dotrzeć, czyli naszego noclegu. W zasadzie gdyby nie to, że mieliśmy w nawigacji, mieliśmy tam ustawioną aplikację taką, która w aplikacji mieliśmy znak, ślad po prostu. Taką nić Ariadny elektroniczną sobie zrobiliśmy, po której udało nam się jakimś tam cudem wrócić. No ale chwilę nam to zajęło. A to za dnia właśnie te uliczki, tak? No, szerokie na rozpiętość ramion. Także nie jest łatwo tam samemu podróżować w nocy. Za dnia bardzo ładne te budynki są, w detale. Zresztą to są mury, które pamiętają jeszcze czasy Genghis Khana. Tak. Tutaj na tym filmiku u dołu, tam przy wejściu widać dwa motocykle zaparkowane. Jeden to skuter, a drugi to jest motocykl Rosjanina, którego też później pokażemy, opowiemy jego historię, bo myślę, że jest warta uwagi. Tak. A to już te budynki, które w nocy nam się udało tylko z zewnątrz obejrzeć. Natomiast za dnia już tam można normalnie wejść do środka. Jakaś tam drobna chyba opłata jest, tego pamiętam, ale warto, bo naprawdę robi to wrażenie. Tak?
próby przygotowania do jakiegoś ludowego pokazu. Charakterystyczne takie zwiewne materiały, tak? Mamy tutaj też takie przykłady, które zakupiliśmy, można podejść później, popatrzeć sobie na to. Te wszystkie materiały rzeczywiście są bardzo kolorowe, bardzo takie delikatne. Właśnie wysyłałem wspomniane przecież poszukiweczki. Dwie sztuki. Już, już, już. Momento. Bez nerwów. No, że znaczy, to trzeba było złote. Wysyłamy, zobaczymy kiedy będą. Czy będą szybciej od nas do domu. Ta pocztówka jest. I w grudniu będą u nas. Doszła. Tak, teraz czekamy na wieści z Polski. Czy dotarły, czy nie dotarły. Ciekawi jesteśmy. Tak, te pocztówki dotarły mniej więcej tydzień chyba przed nami, tak? Dostaliśmy info z domu, że pocztówki są, nas oczekują wszyscy, tak? Z Bucharze jeszcze, zanim przejdziemy dalej, powiem tylko tak, przechadzając się po mieście wieczorem, nagle usłyszeliśmy, ty w zasadzie usłyszałeś język polski. Tak, i małżeństwo podróżowało sobie drogą lotniczą po prostu z miasta do miasta. I zaproponowało nam, żebyśmy też poszukali cmentarz w miejscowości Nawoi, czyli to było mniej więcej po naszej trasie, ponieważ i tak z Buchary chcieliśmy jechać do Samarkandy. Gdzieś tam po środku tej trasy jest miejscowość Nawoi, gdzie jest cmentarz polskich żołnierzy z armii Andersa. Ten cmentarz kilka lat przez prezydenta Kaczyńskiego w każdym razie, nie pamiętam w którym to było dokładnie roku, ale prezydent Kaczyński otwierał oficjalnie ten cmentarz. Tak naprawdę miejscowi dbali o to, żeby tą pamięć o Polakach tam zachować. Oni ten cmentarz pielęgnowali we własnym zakresie. W tej chwili on jest po remoncie. Jest rzeczywiście utrzymany, nie można powiedzieć. Byliśmy tam, ten cmentarz odwiedzimy. Za chwilę to będziemy pokazywać. A tutaj właśnie kierując się do miejscowości Nawoi, postanowiliśmy zatrzymać się przy takiej lokalnej piekarni. Tak, tak to wygląda, tak wygląda pieczenie lokalnego chleba. Jest taki gliniany garniec, jak to nazwać, w którym umieszcza się ciasto i z tego wypiekany jest taki lokalny chleb, który kształtem przypomina bardzo taki spód do pizzy. Tak. Pali się w tym, to warto zauważyć, to też widać tutaj po prawej stronie, no nie pali się jakimś tam drewnem, bo tam ogólnie z drewnem jest słabo, no pali się tym, co jest, czyli jakieś tam patyczki, trawa, cokolwiek. Tak. Tutaj może opowiesz historię tego chleba, bo ty ją lepiej opowiadasz. Mówię, Robert, ale po co nam ten chleb? Zjemy, zjemy. Woziłem go 3 dni albo 4 w kufrze, no i na końcu zjadły go ptaki. Tak, bo skończyło się to w ten sposób, że dopadła nas dość mocna ulewa gdzieś tam w Tadżykistanie, to już chyba było. No ten chleb był z nami, rozmiękł się niestety, nie dało się go zjeść. Aczkolwiek taki chleb tego typu jedliśmy wielokrotnie, tak? Też będzie to później. Później będzie to widać. A tutaj chwilę zatrzymam ten filmik, opowiemy tę historię. Gdzieś tam po drodze do miejscowości Nawoi jechaliśmy, to ogólnie cały Uzbekistan jest bardzo płaskim terenem. No i nagle pojawiło się po lewej stronie takie wzgórze dość wysokie. I samolot normalnie taki, no, jak duży Boeing. Tak, tak. Dosłownie. Jaki samolot zaparkowany? No to co, wjeżdżamy go obejrzeć, a on tak w oddali plus 2, może 3 kilometry. Nie? No i zasuwamy tą drogą, a za nami oni biegną, nie? Tak, tak. Zbyszek jechał wtedy pierwszy i wyprął tak do przodu. Ja w lusterku zobaczyłem tylko biegnących za nami żołnierzy, krzyczących coś tam. No i w tym samym momencie zobaczyłem po prawej stronie znak, który już Zbyszek minął. Było napisane, że jest to poligon wojskowy, tak? I w tym dniu akurat było ostre strzelanie, tam normalnie była wojna, nie? No i jedno jeszcze musimy podkreślić, że wszelkie filmowanie i fotografowanie obiektów wojskowych, zarówno w Uzbekistanie, jak i w Tadżykistanie, no jest zagrożone karą nawet aresztu, tak? Jeżeli uprą się, znamy zresztą człowieka, który przerobił ten temat tam osobiście, Polak. Także mogłoby to się dla nas źle skończyć. Włączyłem kamerę, bo mówię, czas na przygodę, nie? No i teraz wyszedł z tego taki filmik. A! 6 litrów na kilometr. Pytam się, ile pali. A tam poligon. O kur... Maj! Tam ja mnie na nie słuchajcie! Kameronie! Nie! Okay.
kamera poszła. Tak, kamera poszła, takie głosy jak na filmie. No mamy kilka takich ujęć z przejść granicznych, gdzieś tam z posterunku. Też będzie tam jeszcze kilka wrzuconych na filmie. A tutaj jest historia tak, zatrzymałem filmik, bo musimy to opowiedzieć, żeby was wprowadzić w temat. To już jest niedaleko, to już jest miejscowość na Woj. Szukamy tego cmentarza w dalszym ciągu. No nawigacja tam nas trochę poszalała, wyprowadziła nas zupełnie gdzieś tam w pole. No ale jadąc wzdłuż torów, ktoś z miejscowych nam powiedział, że ten cmentarz będzie gdzieś przy torach. Więc jedziemy sobie wzdłuż tych torów. Jechaliśmy tam w oddali, po drugiej stronie tego nasypu kolejowego. No i tak z oddali obserwowaliśmy tą swoją prawą stronę, bo po lewej były w zasadzie tylko stepy. No i zobaczyliśmy rządek takich ładnie poukładanych elementów. No to z daleka mówimy, no jest cmentarz, tak? Jedziemy, bo to na pewno tam. Więc nadrabiając kolejne pewnie 10 km, żeby przejazd przez te tory znaleźć, dojeżdżamy wreszcie przez podwórze człowieka, którego za chwilę zobaczycie. Przez jego podwórze wjeżdżamy w to miejsce z nadzieją, że no już znaleźliśmy to, czego szukamy, no i co znaleźliśmy. Tak. O, szukamy właśnie cmentarza, gdzie Polacy leżą. Coś nam nie wyszło. Z daleka wyglądało jak na grobie. Okazuje się, że to prawdopodobnie była szklarnia z elementów takich betonowych i te elementy wszystkie pozostały. No i z odległości, nie wiem, 300-400 metrów to wyglądało jak cmentarz. Tak, to były filary po prostu podtrzymujące dawniej szklarnie, których tam zresztą w okolicy było dość sporo, tak? No ale tutaj ta historia się nie kończy, ponieważ no, z racji tego, że nasze motocykle trochę hałasu narobiły na tym podwórzu, wyszedł do nas pewien pan, no i zaczął się pytać, o co nam chodzi, czego my tutaj szukamy. No to zaczęliśmy mu tłumaczyć, używając różnych języków, tak, bo on akurat rosyjski też tak nie do końca był obcykany, więc... Dobrze, że u mnie angielski jest, że tak powiem, nie jest mi obcy. Tak, tak, więc jak się zapytał, skąd jesteśmy, to Zbyszek mu odpowiedział Poland, Polonia, Polonez. Mam też filmik, gdzie ja to wszystko słyszę w kasku i tam parskam śmiechem, no to... No, ale pan w końcu zrozumiał, że my z Polski, że szukamy tego cmentarza. U nich też nocował jakiś przyjaciel, to był jakiś przyjaciel jednego z synów, tak? Który trochę gadał po angielsku, więc wyszedł, żeby tam z nami się dogadać, o to nam chodzi. Jak usłyszałem, że po angielsku, no to mówię, Robert, translator jest potrzebny. I wtedy dalej już akcja się potoczyła. Tak, i wtedy już tak trochę lepiej nam poszło z dogadywaniem się. No i pan próbował nam wytłumaczyć, gdzieś tam pokazać na nawigacji, na mapie, gdzie ten cmentarz może być, chociaż też nie do końca był sam zorientowany. Więc tam po nie wiem, 10 minutach rozmowy stwierdził, że no nie ma sensu dalsze opowiadanie i szukanie tego na obrazkach na mapie. Wsiadł w auto i postanowił nas tam zaprowadzić. Okej, idziemy szukać dalej. No i to jest właśnie ten pan, który nas do samego cmentarza doprowadził. No jeździliśmy za nim też, nie wiem czy nie z godzinę. No myślę, że... Bo on też miejscowych dopytywał, gdzie to może być. W kilku miejscach zawracaliśmy, no ale postanowił, że nas tam na to miejsce doprowadzi, tak. I to jest właśnie ten cmentarz. Tak jak mówiliśmy, on jest dość zadbany, także nie wygląda to najgorzej. No i to jest ten pan. Okazało się, że jest chirurgiem w miejscowym szpitalu. No oczywiście przez grzeczność zapytaliśmy, no, ile się należy, no bo zmarudził z nami trochę czasu. Na szczęście był akurat na urlopie, z tego co mówił. Więc zmarudził z nami trochę czasu, postanowiliśmy jakoś mu to zrekompensować. No stwierdził, jak większość ludzi w tamtych rejonach, że on pieniędzy nie chce za przysługę. Po prostu my jesteśmy tu gośćmi i nie należy płacić za takie przysługi. No i zostawiliśmy mu 10 zł polskie, tak, bo no, mówi no to jako takiego suwenira, przyjmie od nas jakąkolwiek monetę, czy tam jakikolwiek pieniądz polski, żeby sobie zachować to na pamiątkę. Tutaj już wjeżdżamy do Samarkandy, kolejnego charakterystycznego miasta Uzbekistanu. Znowu miasto, które słynie z wielkich i historycznych budowli, tak? Które nieraz było podbijane. Tutaj też jest ciekawa historia. Już dojeżdżaliśmy, to
może na filmie to tak widać, że to środek dnia, ale to już był taki wieczór, dość solidny, już słońce zaczynało zachodzić. No i tak, dojechaliśmy do tego miejsca. Tak? W tym miejscu obeszliśmy sobie te wszystkie budowle, no i stwierdziliśmy, że jednak ta Samarkanda gorzej wygląda niż Buchara. Tak? Ale gdzieś tam z filmików, które wcześniej oglądaliśmy ze zdjęć w internecie, kojarzyliśmy, że no, powinny tu gdzieś się znajdować dużo większe budynki. Co ciekawe, miejscowy zahaczył nas zaraz przy tym mauzoleum i stwierdził, że no, ma bardzo fajny nocleg. Zresztą nawet tam zajechaliśmy obejrzeć, jak to wszystko wygląda. Prawie tam u niego zostaliśmy. No ale tam po czasie mówimy, że jeszcze pojedziemy poszukać tego motelu, który tak wstępnie mieliśmy gdzieś tam dogadany tego samego dnia rano. No i całe szczęście ruszyliśmy, bo mogłoby się okazać, że byśmy największe atrakcje Samarkandy w ogóle nie ujrzeli na oczy. Na dojeździe do tego właściwego miejsca noclegu no zobaczyliśmy to, co za chwilę będzie na filmie zaprezentowane, czyli olbrzymie budynki, chyba dużo większe niż te w Bucharze wcześniej widziane. W nocy no to wygląda po prostu przepięknie, tak? Wszystko jest podświetlone. Oczywiście też, no, z racji pory nie udało nam się wejść do środka, to już było po 21, rozpoczynały się modlitwy. My tam byliśmy w ogóle w okresie Ramadanu, w związku z czym oni tak bardzo... A tutaj zaczęła na chwilkę. Byliśmy w okresie Ramadanu, więc te modlitwy były częste, było ich mnóstwo, a w trakcie modlitwy tam jest zwyczaj taki, że no, innowiercy nie mogą wchodzić do tych budynków, mało tego, no, stoi ochrona z długą bronią, stoją z wykrywaczem metali, bardzo dbają o swoje własne bezpieczeństwo. Tak? No i dojechaliśmy do naszego motelu. No i w motelu historia taka, że zakwaterowaliśmy się w jednym pokoju na pięterku, dostawiliśmy te motocykle, poszliśmy gdzieś się tam przejść, motocykle stały przed budynkiem, no ale szefowa stwierdziła, że to nie jest dobre miejsce, bo zbyt bardzo przyciągamy miejscowych. Dużo ludzi się tam zaczęło kręcić. No, oczywiście nie mieli złych zamiarów, ale chcieli te motocykle pooglądać, dotknąć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No więc ona stwierdziła, że mamy te motocykle wstawić do pokoi, które miała na parterze. Jeszcze taki świeżo wyremontowany. Jeden był świeżo wyremontowany, drugi był tak fajnie przystrojony w regionalnym stylu. No i właśnie w tym ładnie przystrojonym pokoju musieliśmy przestawić łóżko, żeby ten motocykl się tam zmieścił. W momencie, kiedy złapaliśmy za łóżko, zobaczyłem, że koło nogi przebiega mi no, skorpion. Tak? Powiedziałem o tym właścicielce lokalu, więc ona stojąc pół metra ode mnie po prostu z biegiem wyskoczyła z tego budynku. Mówi, że chyba drugi raz w życiu, tak? Że widziała skorpiona w ogóle na oczy. Nie była, była w ogóle bardzo zaskoczona, że coś takiego ma w domu. No chwilę później go na szczęście tam na szufelkę zgarnąłem, wyniosłem na pobliski trawnik, także skorpion przeżył, my też. No ale tej nocy już na boso nie chodziliśmy raczej. Pomimo to, że spaliśmy na piętrze, bo już nie w tym miejscu. Tak, tak, spaliśmy na piętrze, czyli zupełnie w innym. Ciekawa sytuacja, bo nad ranem przyjechało małżeństwo z Francji i miało tutaj spać w tym pokoju, nie? Ja mówię do tej szefowej, no to co, idę im powiedzieć, że tam jest ten skorpion. Bo nie, ja mówię, muszę powiedzieć. Nie, tak zażartowałem, ona no, mówi, że żeby lepiej nie mówić, bo w zasadzie oni tam chcieli, uparli się na to spanie, bo im pasował właśnie tak, ten klimat miejscowy. Oni mieli naszykowany pokój dużo obok naszego, no ale uznali, że jednak to miejsce na dole im się bardziej podoba, i tam bardzo chcą. Co też tak ta właścicielka nie bardzo jej to było na rękę, no bo tamten pokój był niewysprzątany, miała dodatkową robotę, tak. Ale nie powiedzieliśmy w każdym razie im o tym skorpionie, podsumowując. Później po odjeździe też stwierdziła, że jak będziemy jej opinię w internecie wystawiać, to żeby nie wspominać o tym, co tam biega pod łóżkiem. O, tak wygląda lokalny handel, tak? Sklep mięsny. O, a tutaj nasze motocykle, właśnie nasz motel, który spaliśmy, to i sklep mięsny, który jest obok, tak? Tam zwyczaj jest taki, że podjeżdża facet busem, zapina na haku taki kawał miękka i jedzie dalej, tak? Nikomu to nie przeszkadza tak naprawdę. I co dziwne, muchy tam nie latają nad tym za bardzo, także... No a to jest już lokalny bazar, to był... Nie, to nie był zielony bazar to był w innym mieście. W każdym razie tu jest taki no, największy bazar tam w tym mieście, w Samarkandzie. No i widać piękne kolory, to też przykłady leżą na stoliku. I tutaj już wyjechaliśmy z Samarkandy. Zbliżamy się. Z Samarkandy wyjeżdżaliśmy w takim dość ulewnym deszczu.
Tutaj jedziemy już w kierunku Tadżykistanu. Wspinamy się w coraz większe pasma górskie. No i wszechobecnie pasterze stada owiec, które, od które były olbrzymie. Czasami naprawdę tam będzie jeszcze kilka takich ujęć. Czasami te stada mijaliśmy przez dobre 2-3 minuty, tak przejeżdżaliśmy. No i tutaj tankowaliśmy sobie zaraz za Samarkandą. Podjechał właśnie właściciel tego motocykla, o którym wspominałem wcześniej, stojącego przy wejściu do twierdzy w Bucharze. To jest Nikolaj. Nikolaj, no myślę, że trochę młodszy od nas, ale chłopak jest niesamowity. Jego motocykl był z 80 chyba któregoś roku, jeśli dobrze pamiętam. Mała 125. Jest motocykl, którym według teraz naszego polskiego prawa może się poruszać każdy, ale mały jak na takie dalekie wyprawy. On na tym motocyklu w zeszłym roku objechał Stany Zjednoczone i Kanadę. W tym roku, w momencie kiedy go spotkaliśmy, to był gdzieś tam powiedzmy 20 któryś maja. Chłopak był od początku marca w trasie. Jechał śpiąc pod namiotem, łowiąc ryby na kolację, żyjąc naprawdę tak na takim bardzo budżetowym poziomie. Jego sprzęt to tutaj może nie do końca widać, ale miał tam nieszczelne kufry. Ta ulewa była, więc wszystkie ciuchy, wszystko co miał ze sobą, miało na nogach tenisówki, w ogóle żadnych takich ciuchów typowo motocyklowych. Na nogach tenisówki, jakaś deszczówka na sobie, no i tutaj na kierownicy, nie wiem czy to dobrze widać, ale miał takie mówki zrobione z jakiejś, nie wiem, baraniej chyba skóry, żeby mu było ciepło w ręce, tak? I on na tym motocyklu tym razem chciał dojechać do Magadanu? Do Magadanu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, czyli przewidział sobie, że do października jeszcze będzie w trakcie podróży, w trasie. Także można to robić nawet na takim małym sprzęcie. Taka sytuacja, pan nie poradzimy, tak? To była pierwsza ofiara naszej przejażdżki. Kolorowy ptak, który się wbił po dotyk. Potem Spyszek jeszcze kaskiem uszczelił następnego. Tak jak mówiłem, ruszaliśmy z Samarkandy w ulewie. W momencie, kiedy wjeżdżaliśmy w góry, no droga wyglądała tak. Tak? Było widać akurat mi uścisk za chwilę. No konsystencja była takiej mokrej papki, no było strasznie ślisko, tak? Samochodem jeszcze dało się tam jakoś jechać, natomiast na motocyklem było to dość sporym wyzwaniem. No i tutaj każdy w miarę możliwości ustępował drugiemu trasy. Tutaj, no nie wygraliśmy ciężarówkami, trzeba było niestety zjechać na pobocze, się zatrzymać. Oni jechali, te ciężarówki jechały naszym pasem, ponieważ no po ich stronie było jeszcze większe błoto, tam spadła taka glina z tych wzgórz. No i myśleliśmy, że to jest jeden z trudniejszych odcinków, jaki przyjdzie nam pokonać. Niestety później życie zweryfikowało, że wcale tutaj nie było tak źle. Może być jeszcze gorzej. A tutaj zatrzymam na chwilę film, żeby było dobrze widać. No kamera jest trochę zalana deszczem, ale po lewej stronie widać auto, które stoi na światłach. No on jechał w złym momencie, akurat zeszła lawina takiego błota z kamieniami. Obsypało mu auto dookoła. No musiał się zatrzymać, wziął łopatę w rękę i wydobywał się z tego błota. Tak jak widać, macha tam łopatą wokół samochodu biegając. Trzeba było trochę ostrożności zachować, ale tu jeszcze nie było najgorzej. Dało się jechać, bo jeszcze mieliśmy twarde, pod tym błotem był twardy asfalt. Także było to do przejścia, później zaczęły się gorsze atrakcje. Tutaj wjeżdżamy do jednego z dwóch tuneli w Tadżykistanie. Ten tunel jest określany jako tunel śmierci. I ponoć rzeczywiście tam były ofiary w tym tunelu. To wynika z tego, że tak, ten tunel, tu pierwsze metry jest jeszcze oświetlone, natomiast za chwilę będzie pokazane na filmie, co się dzieje dalej. Dalej to była jedna wielka czarna dziura.
Tak, te tunele znacznie skracają trasę do Kirgistanu. Alternatywną trasą trzeba było jechać około 2 km dalej. Postanowiliśmy tutaj podążać. Natomiast tak, no po pierwsze mijanki z samochodami jakimikolwiek. O, to jest tunel już kawałek dalej, tak, w dalszym odcinku, więc tak wyglądała jazda. Gdzieś tam ledwo nasze lampy nam to oświetlały. Ten tunel ma, bo tam dwa te tunele, jeden ma około 5 km, drugi ma tam 2700, nie pamiętam ile ma lat ten. W każdym razie wjeżdża się tam w czystej odzieży. My akurat mieliśmy na sobie deszczówki, więc one są dość jaskrawe, ten brud było widać. A wyjeżdża się z odzieżą, która w zasadzie już się nadaje do prania, bo jest cała czarna. Twarze wyglądają, jakby się wyszło z kopalni. No i z utęsknieniem czeka się na to białe światełko na końcu tunelu, żeby złapać oddech, tak? Bo nie ma tam żadnych wyciągów. Tam po prostu jest to wydrążona w skalę dziura. Nie ma żadnych wyjść ewakuacyjnych, nie ma żadnej wentylacji. Wszystko, co tam samochody z siebie wydalają, zostaje w środku. Tak? Co ciekawe, nie pamiętam, czy to było w tym tunelu, czy w tym drugim. No jechaliśmy i nagle 5 metrów przed nami ludzie z obsługi tunelu zamiatają go, nie? Bez oświetlenia, tak, bez... W żaden sposób nie byli oświetleni. Nie było oczywiście żadnego znaku, bo nie ma go gdzie tam postawić, tam jest tak ciasno. No mieli na sobie odblaskowe bluzy, ale ich odblaskowość się skończyła jakieś 20 lat temu chyba. Widać ich było tak tuż przed kołem motocykla. Także trzeba było tam naprawdę uważnie. O, a tutaj zatrzymam też klatkę, tam widać u góry taki dym. No z informacji, które gdzieś tam zdobyliśmy, te wzgórza zawierają w sobie pokłady węgla. I z jakichś tam naturalnych przyczyn ten węgiel od czasu do czasu się pali. Oni tego węgla nie wydobywają, ponieważ no, przez wysokość i przez trudną dostępność tych miejsc no, jest to zupełnie nieopłacalne. Natomiast ten węgiel tam jest, on się wypala w taki naturalny sposób. I tak to właśnie w oddali wygląda. No i tutaj już kolejne dni, czyli jeszcze dobry asfalt, jeszcze dało się jechać. Krajobrazy coraz ładniejsze. Ponownie wielkie stada kóz, owiec, które gdzieś tam były przez pasterzy przeganiane z pastwiska na pastwisko. Z tymi pastwiskami tam ogólnie nie jest najlepiej, z racji tego, że jest mało tej roślinności. Za to jest dużo skał, teren jest ogólnie trudny. Tak? Po jednym z punktów kontrolnych w tej strefie przygranicznej jechaliśmy już taki bardziej zaawansowany odcinek, że tak powiem, trasy M41. Tam już nie było asfaltu. Było to właśnie 5 czy 2 dni po tych ulewach, w związku z czym od czasu do czasu pojawiała się glina pod kołami. Z gór spływały też wodospady, to za chwilę będzie na jednym z filmików. No to były szczególnie efektowne wymijania się właśnie z pojazdami, które jechały z naprzeciwka, tak jak przed chwilą właśnie podążał w naszym kierunku jakiś jeep. A tutaj woda, która po prostu spływała z gór. Te bajorka były różnej głębokości i różnej szerokości, tak? Tu jest akurat takie średnie, bywały jeszcze gorsze. Samochodem, tak jak widać, w miarę łatwo się to pokonuje, natomiast no, jadąc motocyklem trzeba brać pod uwagę, że może tam być jakiś wystający większy kamień, który po podejściu pod przednie koło powoduje, że niestety no, można zaliczyć fikołka. Pół biedy, jak to się skończy z moczeniem ubrania i jakimś tam drobnym potłuczeniem, no gorzej jak coś więcej się wydarzy. No, tam raczej na asystans nie ma co liczyć, na helikopter dolatujący z pogotowia również. Tak? Że tam już człowiek zostaje niestety na... O, tutaj widać głębokość mniej więcej tego, tak? Czyli... I to jest taki średniak, to jeszcze nie było najgorsze, co udawało nam się przejechać. No i trasy, tak jak widać, malownicze, tak? Jak ktoś ma lęk przestrzeni, lęk wysokości, no to mógłby mieć tam pewne obawy, tak? Szczególnie trudno się było mijać w sytuacji, kiedy coś jechało z naprzeciwka, trzeba było zjechać do prawej krawędzi. A tutaj kolejne tankowanie, to już jest Tadżykistan. Tankujemy na stacji, która, no tutaj było napisane, że jest tam benzyna, był dystrybutor nawet. Oczywiście powiedzieli, że go nie włączają, bo nie opłaca im się to włączanie, bo tam tak mało ludzi jeździ, że leją i tak to paliwo z wiaderka. W ten sposób jest ekonomiczniej. Zasada była taka, jak 10 litrów to wiadro, jak 12 to wiadro i dwa słoiki.
Słoik był przygotowany, tak jak było widać przed momentem. Zatrzymam na chwilę, opowiemy tą historię. Na tej stacji żeśmy chwilę postali. Tam było tak, że tak jak mówiłem, dystrybutor wyłączony, no ale licznik mieli. Ten licznik to był chłopaczek taki na około 12 lat, który... Próbował też troszkę nas oszukać, bo ja mówię, ile słoików już było? 12. Pojrzałem się swoim wzrokiem. Nie, 10. No, nalewający mieli, że 10, a chłopaczek naliczył, że jest 12 już. No i zaczęliśmy się śmiać, że to jest biznesmen. Wyszła z tego taka fajna, zabawna sytuacja. No i widoczny tam przed momentem na filmiku traktorzysta, który był w takim kapeluszu, spytał się, czy jesteśmy głodni, tak? Uznaliśmy, że okej, jest połowa dnia, to czy był jakiś tam obiadek przekąsić. No to wsiadł traktor i mówi, jedźcie za mną. Byliśmy przekonani, że nas wiezie do jakiejś restauracji, knajpy, no, domu gościnnego, cokolwiek, tak? No okazało się, że będzie bardziej swojsko. Kierował nas, prowadził nas do swojego domu, tak? Tam po prostu tak wyglądało. Wielokrotnie byliśmy do tych domów zapraszani. No tutaj przez chwilę utknąłem, na szczęście pomógł. Już teraz traktor porzucił, biegnie otwierać bramę. Pilot mi się chwilowo zepsuł, ale nie radę. Tak jak widać, no to już jest wioska taka z prawdziwego zdarzenia, tak? Wita nas tutaj gromadka dzieciaków. On nas prowadzi. Na tym podwórzu mieszkał on i jego kuzyn. Jego kuzyn był nauczycielem, jest nauczycielem języka rosyjskiego w miejscowej szkole. Ma w klasie 20 dzieci, tak? Chyba tak. Tam gromadkę dzieci ma pod sobą? No, będzie widać za chwilę na filmie. No i tak mieszkają, tak tam mieszkają ci ludzie. I Poland to oni, Holand, mówię Polaku, Lewandowski i od razu, aha, okej. I tutaj gość nas namawiał właśnie na mycie rąk. Ja mówię, no, znając tutaj całe te sanitariaty, nie, mówię, okej, nie, mycie. No to woda była tragiczna, ręce tłuste, bo to chyba z potoku, nie? Trudno powiedzieć, co to była za woda. No i to ja sobie wytrę już oportki. Nie, szmatka. No po prostu te pewne rzeczy wyglądały troszkę gorzej niż my sami, nie? W sensie brudniejsze te ręczniki, no ale no, gościnność to gościnność, nie? Tak, no ale trzeba przyznać, że no, dzielił się tym, co ma. Tu za chwilę będzie widać, puścimy ten filmik. Efekt tego spotkania był taki, że zostaliśmy zaproszeni do tej chałupki. Usiedliśmy na podłodze, no bo tam jest taki zwyczaj, tam się je, śpi na podłodze. Wyjął chleb upieczony wcześniej, wyjął wielką misę kwaśnego mleka. Nie, przyniósł w dwóch kubkach, maczając w tym dwa wielkie, brudne kciuki. I jak przyniósł te dwie miski, kciuki tam sobie obliznął, przyniósł miskę z kościami obleczonymi mięskiem. No i my mieliśmy dwa talerzyki i on to mięsko skubał. Trochę mi, trochę Robertowi, trochę mi, trochę Robertowi. I proszę, a my tak na siebie co robimy? Okej, okay, no co nie. Nie wypadało odmówić, tak? No zjedliśmy ręcznie robiony kebab, tak? Jedyny w swoim rodzaju. No, pewnie nie wszyscy by się do tego przekonali, no trzeba było po prostu pewne zmysły wyłączyć, ale było fajnie, to będzie widać teraz. Siedzimy sobie właśnie na obiadku i sobie wiesz, że nas kolega zaprosił. To jest ten, co nas zaprosił. Od drugiej dnia, do domu. Do Polski. Da. No, pojedliśmy sobie mięska, lewka i będziemy ruszać w drogę. Ruchy pełne, i będziemy ruszać w drogę. Hello, privet! Privet jest Tadżykistana! Дорогие полубратьи поляки! Привет! Tak, także tak to wyglądało. No, nauczyciel rosyjskiego, tak z nim też chwilę porozmawialiśmy, jakie tam u nich są warunki finansowe. No, on mówi, że za miesiąc pracy dostaje 20 dolarów. Także tak to wygląda. Tu jeszcze jedna fajna historia, którą myślę, że warto opowiedzieć. Tutaj ta gromadka dzieciaczków, które stoją przed chałupą,
To szóstka chyba, tak? Była... Piątka, szóste w drodze było. Tak, no to piątkę miał ten, który nas zaprosił. Miał piątkę dzieci, szóste było w drodze. Tam żona była na jakichś już końcowych tygodniach ciąży. No i się źle poczuła. W momencie, kiedy tam jeszcze siedzieliśmy, zaczęli szukać lekarza, dzwonić do niego. No i ten kuzyn powiedział, że jeżeli się zacznie... Nie, ja mówię, jakby coś, to ja strażak i my tutaj poród przyjmiemy. No on mówi, że jeżeli żona urodzi i tak dalej, to będzie dzisiaj, możemy imię wybrać dla dziecka, tak, które się urodzi. Że my wybierzemy imię. Dokładnie. No na szczęście tam po dłuższej chwili się okazało, że sytuacja jest opanowana, poród się nie odbył, także... imienia też nie wybieraliśmy. Tu standardowo dzieciaczki od nas dostały po naklejce, tak, które rozdawaliśmy nawet po kilka, bo podobały mi się te naklejki. No i żegnamy się tutaj z całą ekipą. Bardzo serdecznie ludzie, zresztą to jest nie pierwsza i nie ostatnia chałupa, w której tak spędziliśmy takie chwile. Byliśmy na jakimś obiedzie, na herbacie. Bardzo często nas tam zapraszano. Jak widać, pilot dalej nie działa. Brama dalej otwierana manualnie. Tak. Pamiątkowe zdjęcie grupowe. Tak, i tutaj już dojeżdżamy do miejsca, gdzie musieliśmy się przeprawić przez rzekę. Ta rzeczka może tak wygląda sobie jak taki górski strumyczek, natomiast no, wcale tak różowo nie było. Głębokość była gdzieś mniej więcej do kolan, to będzie za chwilę też na filmie widać. No i woda rwała tak, że naprawdę no, podcinała stopy. Tak jak widać, no są tam utopione duże kamloty, więc no nie dało się tego pokonać z rozpędu. Trzeba było jakoś tam we dwójkę manewrować tym motocyklem. Z góry nas tam obserwuje wojskowy, który kawałek dalej miał posterunek i później nas jeszcze legitymował. Z racji, że ciągle jesteśmy w terenie przygranicznym. No tutaj widać głębokość, że to wcale nie jest tak różowo. Więc no tak na 3/4 koła w motocyklu byliśmy gdzieś mniej więcej zatopieni. Koło ugrzęzło w tym żwirze, który tam był. W rzece, no i sytuacja się zakończyła tak. Przycisło mi nogę i bez pomocy, bez podniesienia motocykla w zasadzie kask był we wodzie i nie wyszedłem stamtąd. Miejscowy podbiegł od razu, Robert i też... Tak, ja w tym czasie wypełzałem spod tylnego kufra, bo też padłem cały pod wodę. Także chwilę nam to zajęło. No, dobrze, podbiegł tam rzeczywiście chłopak, który też tą sytuację obserwował z brzegu, pomógł nam. No i to, co mieliśmy zrobić. W tej sytuacji wyjechaliśmy z nad tej rzeki, no Zbyszka wszystkie ciuchy były przemoczone, bo do obu kufrów wlało się mnóstwo wody. Dojechaliśmy do pierwszych zabudowań, jakie tam były, nie wiem, za 5, może 10 kilometrów. Ten niewielki odcinek, tak jak widać, to już był moment, kiedy zaczynało się robić ciemno. No i przyjęto nas w meczecie, tak? Dopytaliśmy się, gdzie tu jakiś nocleg. Był meczet, obok meczetu był taki budynek, nazwijmy to socjalny, gdzie oni tam sobie pewne rzeczy też ogarniają. Zaproszono nas do tego budynku. Zapłaciliśmy tam jakieś drobne grosiki za nocleg sam. Myślę, że około 20 zł. Około 20 zł, natomiast sytuacja wyglądała tak, że nie mieliśmy ze sobą wody, no bo mieliśmy w planie dojechać kawałek dalej. No ta przeprawa przez rzekę niestety nam skomplikowała, bo to zeszło naprawdę mnóstwo czasu i zrobiło się ciemno. Nie mieliśmy wody do picia, nie mieliśmy w zasadzie nic do jedzenia, więc przyszedł chłopak, który nam dopomógł w tym zakresie, że przyniósł nam żywność od siebie z domu, to jest właśnie ten chłopak, wysuszył nam ciuchy, no i na gotowo mogliśmy następnego dnia ruszać w trasę. Tak? Ten chłopak oczywiście za ten posiłek, zarówno wieczorny, jak i poranny, już żadnych też pieniędzy nie chciał. On był z kolei nauczycielem angielskiego i stwierdził, że jeżeli ja z nim pogadam przez ten czas, kiedy jesteśmy po angielsku, no to dla niego to będzie trening i on w ramach tego jak gdyby nam oferuje tą żywność. Tak? Tutaj kolejna przeprawa przez rzekę. Już korzystamy z miejscowego, który znał trasę. On nam tutaj
jemu też tam jakieś drobne pieniądze zapłacili, symboliczne. 20-15 zł. Pomógł nam tego motocykle przetargać. On zresztą od razu powiedział, że za pieniądze tak. To zrobi. A sytuacja była taka, że myśmy jechali górą, tam zboczem górskim, tam była taka droga. Niestety ta droga, zeszła lawina, ta droga cała się zarwała. Tak? Niemcy jadący jeepem zawrócili, no i nas też pokierowano, że no nie ma tam sensu jechać, że szukamy jakiejś alternatywy. No i alternatywa się znalazła, tak? Jechaliśmy chwilę później taką drogą. To jest świeżo zrobiona droga przez spychacze dosłownie. Mogłem mieć, nie wiem, tydzień gotowy. To była zupełna świeżynka, tak? To widać jeszcze, ta glina jest rozmoczona, nieubita. Także taką trasą nam przyszło gdzieś to zbocze objechać. Ona się później łączyła z tą główną trasą M41, którą w dalszym ciągu podążaliśmy. I tu już jesteśmy na tej głównej trasie, tak? Tak jak widać, widoki no coraz lepsze, jesteśmy coraz wyżej. Przepaście bez w dalszym ciągu są, tak? Obecne. Tu jeden z posterunków. Przy tej strefie, w tej strefie przygranicznej to mniej więcej jakieś 20-30 km jest taki posterunek, na którym sprawdzają pozwolenia, sprawdzają wizę. Oczywiście filmowanie też tam jest zakazane, jak widać. Tak się zastanawiałem później, jak ja mam wyłączyć kamerę, a nie było widać. Butelką zasłoniłem jakby tutaj kamerę i ręką stryk, bo goście mocno przyglądał właśnie kamerę. A tutaj specjalnie zwolniłem ten film. To jest taka dość niebezpieczna zabawa lokalnych dzieciaków. I to jest w zasadzie przez całą długość tego traktu pamięckiego. Oni mają jakąś taką zabawę, że kto przybije piątkę motocyklistom, ten wygrywa, tak? No, ale to czasami to było niebezpieczne. Trzeba było mocno uważać na te dzieciaki, bo one potrafiły wybiec tuż przed motocyklem, praktycznie wpadając pod koło, tak? Na wszelką cenę chcąc przybić tą piątkę. No, a tutaj wygląda, tak wygląda korek na trakcie pamięckim. Na tej trasie do Pamiru w zasadzie, bo to jeszcze nie jest tak. W zasadzie za taką ciężarówką można jechać 2 godziny i nie ma jak jej wyprzedzić. No. Tak, trzeba szukać takiej sytuacji, gdzieś tam jakaś luka, żeby była, żeby się gdzieś tam przecisnąć, bo no nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Tutaj na filmie tego nie słychać, ale hałas, który się niesie od tych ciężarówek łupiących tą blachą jedną od drugą, no jest potworny, tak? W tych dolinach górskich naprawdę brzmi to tak złowieszczo. To ciekawe, oni tam zawsze jeżdżą, bo zazwyczaj jeżdżą tak, że są dwie ciężarówki koło siebie. Na wypadek, gdyby się jedna zepsuła, to... Znaczy się ona odwrotnie, ale już znaczy się szósty raz, nie? A to teraz jest już zespawane, tutaj mamy spawarkę do plastiku. Zespawamy to drutem, 300 parę tam kilometrów. Dostajemy, pijemy wtedy wodę, bo mamy święto. Okay. Tak, no tak to wyglądało. Rzeczywiście większość tego odcinka to trzeba było pokonywać na pierwszym biegu. Ta dwójka była rzadko kiedy używana w ogóle. No, ale z racji jakości drogi i tutaj tych wszystkich przepaści spadających skał, no nie dało się tego zrobić inaczej. Tak? No to mieliśmy tempo takie, że czasami cały dzień jechaliśmy. A tutaj do Hiltona zjeżdżamy. Tak, tutaj też zapytaliśmy miejscowego, gdzie możemy się wyspać. Stwierdził, no to chłopaki, jedźcie do tego i tego domu, tam was ugoszczą. Więc zajeżdżamy właśnie do hotelu. To był hotel taki z milionem gwiazdek, to zaraz będzie widać. No tutaj Zbyszek zjechał, a ja mówię, no dobra, ale jak wyjedziemy? Ja w trakcie tego pytam, wrócę na deski, bo z powrotem będzie kłopot, nie? A gość mówi, że załatwi deski i jakoś... Właśnie. Takie fajne miejsce. Tu jest nasz pokój. Śpimy dzisiaj w hotelu o standardzie miliona gwiazd. Tu mamy łazienkę.
Tam mamy kuchnię, fajnie, daleko tam zrobimy światełkami. Klimat jest fajny. Zaraz popróbujemy trzy jakieś takie narodowe potrawy tutaj lokalne. Osz i dalej nie pamiętam to jeszcze. I czaj pamiętam, że będzie, ale to już nie potrawa. Coś chciałbyś jeszcze dodać? Chciałem zapytać o piwo, ale tak sobie pomyślałem, że i tak go nie będzie. No, niestety. Bardzo miło obsługą. Ruszyli od razu w piecu napalone. Takie lekkie zadumienie. Dostaniemy tutaj okrycie wierzchu. Dają Lewandowskiego. O, to ważne. No, kołderka będzie. Jak nie przymrozi, to będzie całkiem fajnie. I nasze łóżko, tak? Już przyszykowane do spania. A tutaj ja śpię, a kot miejscowy obok. A tutaj się budzimy. Na każdy dzień rano. Pani właścicielka już biega po podwórzu i w porządku robi. Tak mniej więcej robiła to tylko od 5 rano, tak? Bo pierwszy raz tak obudziła gdzieś tam, potem nam się jeszcze oko zamknęło. Buza miejscowych kierowców, znaczy ci, co jadą do Chin, bo Chin. Tak, oni spali na łóżku tam naprzeciwko nas. Room service. Te kołderki są przechodnie, tak nie wiemy, jak często są prane. Po prostu ta szefowa to przynosi i odbiera rano. Dzisiejsze nasze spanie. Teren jest po prostu dżawierski. Tu było w miarę ciepło, tu jeszcze tak było w nocy około 10. To pokażę widok z naszego okna. Nasz widok może nie jest. Oczy popuchnięte. Skwarki w oczach, ale tutaj sobie spaliśmy, a to jest widok naszego. Afganistan jest po prawej stronie. Teraz mam opowiem ciekawostkę. A tutaj jesteśmy w Tadżykistanie, tak? A po drugiej stronie rzeki Afganistan. Właśnie nas uświadomił tutaj kierowca. Afganistan tam sobie podróżuje tą drogą. A po tej stronie Tadżykistan. W zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy prawie jedną nogą w Afganistanie. Tak, niestety no, ludność miejscowa niezbyt przepada za Afganistanem i chyba z wzajemnością. Zresztą tam dwa miesiące po naszym powrocie tam było zdarzenie, że 17 osób zostało zastrzelone. Także tam jest ciągle gorące, są pola minowe w dalszym ciągu. Mieliśmy też takie tablice z ostrzeżeniami, żeby nie zbaczać z trasy, bo teren jest zaminowany. W zasadzie non stop tam się spotykało też wojsko z długą bronią, z kałasznikowami, którzy tam chodzili, patrolowali ten teren. Odradzali też rozbijanie namiotów nad rzeką, tą graniczną, z racji tego, że no jedna i druga strona ma prawo strzelać do ludzi przebywających nad brzegiem rzeki, tak? Może zawsze to wytłumaczy, że próbowali nielegalnie przedostać się z jednego do drugiego kraju. Także teren jest taki dość cały czas gorący, tam trzeba to brać też pod uwagę, planując jakieś wyjazdy w tamte rejony. Tutaj jakieś trafiliśmy po drodze trochę bardziej zielone wzgórza. Postanowiliśmy sobie zrobić wspólne foto. Tutaj jedziemy do ośrodka, takiego dawnego jeszcze sowieckiego ośrodka leczenia chorób skóry. Tam między innymi gdylactwo leczą w tym rejonie. Są takie termy. Jesteśmy w uroczym miejscu w Tadżykistanie. A
Miejsce się nazywa Taj Mahal coś. Najpiękniejszy termin, panie. Tak. I leczą bielactwo. Mnóstwo, w tej chwili wszyscy już poszli. Ale leczą się tutaj na bielactwo. Jest doktor właśnie. Pójdziemy też do doktora. Mamy takie dziwne pozycje, bo jesteśmy na bielactwo. No właśnie. To jest super. A tutaj są przebieralnie. No i to jest... Nie ma sanepidu, nie ma niczego. Zostaliśmy kufami, więc możemy się nie tak. A podobno, że pomaga, bo gość mówił, że 4 dni tutaj był i to, co miał, wszystko zeszło. No po prostu zaraz przyjdzie Tadżik i nas zaprowadzi do doktora. No co, byłoby tyle. No i zaraz ruszamy w dalszą drogę w kierunku na pamięć. Te źródła są na wysokości około 3000 metrów, także taka rzadkość, prawda, jeżeli chodzi o świat. A woda jest tak gorąca, że na pierwszym razem wytrzymałem w niej może 5 minut. Jest to wizualnie może nie za bardzo przystrojone, bo ta blacha trochę straszy, tak jak widać tutaj, ale no, podobno pod kątem zdrowia i jakiś tam chorób skóry, no to bardzo dobre. Tak, koniecznie. I do południa faceci, a po południu tylko kobiety, tak. Jak myśmy wychodzili, to właśnie kobiety mają inne tam miejsce przebierania i... Jedna osoba z obsługi wchodzi, zobaczy, czy już wszyscy wyszli, no i wtedy zmiana grupy i wchodzą następne. A tutaj już wjeżdżamy w ten Pamir, tu już jest za miejscowością Chorów, wjeżdżamy już na dach świata, tak? To już jest wysokość, tak jak zaraz powiem, 40 metrów wysoko. Śniegu jeszcze troszkę jest, jak to wygląda. Tam gdzieś za szczytami zachodzi słońce. Widać? No tak słabo, ale o, teraz będzie. O, teraz widać. No, zrobiliśmy dzisiaj tam prawie 200 km. Tak jest niezłym wyczynem, to ostatnie nasze przebiegi. Cały dzień jasny. Zjeżdżamy w dół. Od teraz to coś. No i tu najwyższa chyba przełacz. Mamy nadzieję, że nam się uda dojechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To by było na tyle. Mówiłem, że za chwilę zjedziemy w dół. Myliliśmy się niestety. Zostaliśmy na tym pułapie, zjechaliśmy na 4000 metrów. Tak jak widać, jedziemy w nocy, bo no nie było tam żadnych zabudowań. Miejscowi odradzi nam spanie ze względu na chodzące tam pumy i wilki. No niestety trzeba było ten odcinek pokonać po ciemku, tak jak widać, droga nie jest najlepszej jakości, no wyjścia innego nie było. Dojechaliśmy do pierwszych zabudowań, tam staliśmy. 80 metrów jesteśmy na jednej z najwyższych, jednej z najwyższych wiosek w Tadżykistanie. Już wiemy, co znaczy choroba wysokościowa, jesteśmy zdechnięci, wypruci, w ogóle niczego nie ma. Miejsce bardzo ładne, dotarliśmy tu późną nocą, jechaliśmy w nocy przez góry Pamiru, bo nie było gdzie się nawet zatrzymać, żeby cokolwiek zrobić, wyspać się do bardziej, że z namiotem to trochę niebezpiecznie, bo podobno ataki wilków gdzieś tutaj sobie szaleją po okolicy. No tak to wygląda. Jest ładnie, ale my zdychamy. Jest kamienie. I to gorsza przez najbliższe jakieś 600 może kilometrów, może 500. Jak będziemy zjeżdżać w tej wysokości, cały czas będzie to oscylować powyżej 3000 metrów. Widoki piękne. Uczucie tragiczne. No, choroba wysokościowa jest straszna, naprawdę nam... No, my tam zajechaliśmy około tam 23, nie? Zobaczyliśmy w oddali jakieś światełka, podjeżdżamy pod okno, no, jakiś ludzie posiłek zajadają i pytamy, czy możemy u nich spać. I pokazali nam komnatę, napalili w piecu jakimiś gałązkami. Oczywiście tam już nie ma elektryczności, tam tylko działają agregaty. Plus ewentualnie jakieś korektory. A choroba wysokościowa, mało czego się boję w życiu, a to był pierwszy raz, gdzie no, stykałem. Nie? No ale wjechaliśmy z 2000 metrów na ponad 4000, tak? W ciągu w zasadzie jednego dnia, także było to trochę tak nierozważne, no ale tak nie spojrzeliśmy na te wysokości, które nas czekają. A tutaj już jesteśmy w Murgach, to jest najwyżej położone miasto dawnego Związku Radzieckiego. Jedyne, które ma prąd w tej okolicy tak naprawdę. Tam jeszcze można sobie lampkę zapalić. Tutaj lokalny Statoil,
tak, dystrybutory, tradycyjnie paliwo lane z Lejka. A tutaj dojeżdżamy już do tak naprawdę chyba celu naszej wyprawy. Tu chcieliśmy sobie właśnie zrobić zdjęcie. To jest znak, który na przełęcze Al-Kwajtał pokazuje najwyższe miejsce w Tadżykistanie. Tak. Tu już nam choroba wysokościowa przechodzi. Al-Kwajtał, chcieliśmy z własnego budżetu. Zbieraliśmy cały rok te świnki w karbonki. Tak. Bez sponsorów. A nie są to tanie rzeczy. No. W Tadżykistanie wydaliśmy 800 tysięcy. Tak. Bez sponsorów, bez reklamowania czegokolwiek. Da się. Da się. Da się to zrobić. I lepiej to smakuje. I posprawdzajcie dobrze, bo wcale to nie jest tak, jak się wydaje. Jeżeli się umieć oszczędzać, ale generalnie nie jest to jakiś tam wysoki budżet, który należy mieć. No na pewno za 2-3 miesiące się tu nie przyjedzie, bo benzyna, paliwo. Także polecamy wszystkim, ale da się, że się da. Świnkę z karbonkę się rozbija i można dojechać tutaj. Nasze naklejki eleganckie. Tak. Na tablicy. Na tablicy. Proszę. O. Tak. Jako ciekawostka jest tylko jedna więcej naklejka z Polski. No i co? Tutaj już jest granica chińska, te słupki, które widać było, a tutaj to dokończę za chwilę granicę, a tutaj widać pomnik Pumy, tak? To kawałek, tam były pomniki zwierząt, które występują w tamtym rejonie. To były jakieś koziorożce, pumy, właśnie wilki, bawoły, tego typu rzeczy. A to tutaj mamy świstaka, albo coś podobnego. Super. Nie boi się skupał. Nie wiadomo, czy chiński. Tylko tam po prawej stronie, tak? To góry to już nie. Ale numer. Proszę. Faktyczna granica z Chinami przebiega gdzieś na tych górach, ale specjalnie dla ciebie zabieram chiński kamyszek, przywiozę ci go do domu na jakieś 2,5 tygodnie. To jest ten kamień. Proszę bardzo, chiński kamyszek. Na pamiętnik. Ta prawdziwa granica z Chinami przebiega trochę dalej, ale Chiny za długi Tadżykistanu po prostu wykroiły sobie kawałek ziemi i przestawiły granicę za to pasmo górskie już na ten bardziej płaski teren. Tak. A tutaj jedziemy przy jeziorze Karakul. Czarne jezioro. Tak to się tłumaczy, chociaż nie wiadomo dlaczego ta woda tam. No to był lód nawet, to nie było. Jezioro było zamarznięte w czasie, kiedy my tam byliśmy. Rejon bardzo ładny, już tam w oddali widać góry w Kirgistanie. Tutaj będziemy przejeżdżali przez takie miasteczko, które w zasadzie wymarło chyba. Jedyne co tam widzieliśmy, no to kilku wojskowych, którzy gdzieś tam krążyli po okolicy. Tak się objawia obraz tego miasteczka. A to jest droga krajowa. Tadżykistan, wyjazd, już dojazd do samej granicy z Kirgistanem. Tak to mniej więcej wyglądało. Te wody, które pochodziły ze stopniającego śniegu, no rozmywały tą trasę całkowicie. Tak? No tutaj też było niezłe wyzwanie, żeby przejechać. A największym wyzwaniem chyba był przejazd przez samo przejście graniczne, bo dojechaliśmy tam, zostaliśmy odprawieni przez pierwszego celnika, musieliśmy jeszcze dojechać do drugiej bramki. No a tam po drodze Bajoro głębokości dobre pół metra. W związku z czym granicę objechaliśmy zupełnie bokiem, po jakieś łące. Oczywiście za zgodą, żeby nikt nas tam nie zastrzelił po drodze. I tak to wyglądało. No to jest budka, to jest posterunek celnika, tak, tego pierwszego. Tak to tam wygląda. A to już Kirgistan. To jest fotka z naszej noclegowni. Tutaj spaliśmy przemaniemcami, którzy też podążali w kierunku Mongolii. Był widok z okna w Kirgistanie. W Kirgistanie jako ciekawostkę powiem, że dwa razy zabrano nam prawo jazdy.
Nie będę tłumaczył, jak musieliśmy je odzyskać. Zrobiliśmy to na miejscu w każdym razie. Tak, między innymi tak. To było... Znaczy na znaku było 40, bo był remont drogi, która już była wyremontowana, a oni zaraz stali za nas za łukiem, celowo po prostu do łupania. Było tak na filmie Barei, ustawili znak, tak, tak. Za znakiem stali. A sprzęt mają ten nagrywający, to po prostu rewelacja, to wysokiej klasy aparaty fotograficzne z kamerą. Mieliśmy zdjęcia zrobione, także nie było negocjacji. Zaczęła się negocjacja o 300 dolarów. Tu jedziemy przez Przełęcz w Kirgistanie. To jest takie miejsce, gdzie jest wypas bydła, owiec, mnóstwo koni. Tradycyjne jurty są tutaj rozstawiane. Oni się tu rozstawiają na wiosnę, zwijają na jesień. Tutaj już stada... Żono, to nie ma stawę spodnie, tylko chwilowy tam. Tak, tutaj stada owiec zostały zamienione w zasadzie na stada koni. Jedziemy do stolicy Kirgistanu. A więc trzeba elegancko wyglądać. Ja nie jestem jeszcze. No. No, nie ma tak nic sensu tego mać. Tam droga. Te panie chwilę później nam załatwiły nocleg. I mąż przyjechał, zawiózł nas do jakiegoś takiego domu, gdzie nas przyjęto, ugoszczono, mogliśmy tam spać. To kilka fotek z Biszkeku. Ta najważniejsza. Proszę zwrócić uwagę u góry, co tam jest po środku. Tam stoi nasza lokalna żubrówka. Stoi na półce z najlepszymi alkoholami rosyjskimi. Tak? Także jest tam ceniona. To jest Biszkek, więc kilka tysięcy kilometrów od nas, od Polski. W zasadzie, że jeździmy motocyklami, to żeśmy nie korzystali z tych półek. A tutaj już Almaty zajeżdżamy do klubu motocyklowego, który też nas ugościł. Oczywiście znowu za to nic nie płaciliśmy. Spaliśmy tam chyba 4 dni. Zwiedzając Almaty, czyli dawną stolicę Kazachstanu. No i jak się przejeżdża przez takie lokalne osiedla, to widać charakterystyczne rury z gazem. Tak wygląda to paskudnie, podobno to jest praktyczne z uwagi na zmienność tamtejszego klimatu. No, podobno nie da się tych rur upchnąć w ziemię, tak, w tych warunkach. No, w tym miejscu zrobiliśmy sobie serwis. Wymieniliśmy sobie olej, takie podstawowe czynności serwisowe w motocyklach. Zwiedziliśmy sobie miasto w zasadzie od A do Z, mieliśmy tam sporo czasu, także naprawdę, naprawdę fajna miejscówka. Zresztą trzeba przyznać, mnóstwo naklejek, ludzi, którzy tam byli, trzeba przyznać, że te lokalne... To nasze łóżko. Tak. Te lokalne kluby motocyklowe, zarówno rosyjskie, jak i później kazachskie, no są bardzo gościnne. A to bazar, to zielony bazar, największy bazar w Almatach. Tak jak widać, mięso jest tak, jak u nas było kilkanaście lat temu. Bo jedno z najładniejszych miejsc w Kazachstanie. Porównywane często do Wielkiego Kanionu. Nie byłem nad Wielkim, pewnie jest dużo większy, ale no tutaj też robi to wrażenie. Naprawdę fajnie. Tak to wygląda. Jeszcze rok wcześniej można było tam zjeżdżać samochodami i motocyklami. Przejechać wzdłuż tego dołu, teraz jest tak. Cały kanion ma około 150 km. Te zbocza górskie dochodzą, te rozpadliny dochodzą do 100 metrów głębokości. No, miejsce myślę, że takie warte uwagi. No, od Almatów trzeba było dojechać na około 200 km. To jest już na pograniczu również Chin. Góry Tien Shan są kawałek dalej, widać je postawić. A tutaj zatrzymała mnie policja, tak? Na wylocie z Almatów. No po tym, jak im powiedziałem, ile kilometrów już za nami, gdzie my chcemy jeszcze dojechać, no to pan tylko zapytał, czy ten motocykl pojedzie 200 na godzinę, ile kosztuje, ile pali. No i stwierdził, żeby nawet paszportu nie wyciągał, bo nie ma sensu, fajnie się gadało, żebyśmy pojechali dalej. Także to spotkanie z policją na szczęście zakończyło się tak dość swojsko, było trochę śmiechu, pogaduchy, w przeciwieństwie do tego, co przeżyliśmy wcześniej w Kirgistanie, tak, tam było trochę gorzej. No to jedna pani, one organizują wycieczki do Bajkonuru. Rakieta startowała 3 dni po naszym pobycie. Niestety wiza nam już się kończyła do Rosji, musieliśmy uciekać. Nie mieliśmy możliwości wjazdu tam. A to jest Aralsk. Jeżeli ktoś kojarzy historię, tam nieopodal jest Morze Aralskie. Morze, które zostało wysuszone przez człowieka w ciągu 30 lat. Ta miejscowość leży nad tym morzem. Dawniej tu był port rybacki. W tej chwili no, tego portu nie ma, bo nie ma wody. Ta woda jest oddalona o jakieś 80 km, z tego co nam
miejscowi mówili. Nie udało nam. Tutaj jest, o właśnie, to jest brzeg Morza Aralskiego, tak, tak to w tej chwili wygląda. Tuż za nami jest, to ciekawe, radar morski, który ciągle chodził. On był sprawny i kręcił się, coś tam badał. A tutaj spotkaliśmy właśnie w Aralsku zupełnie przypadkiem polsko-rosyjskie małżeństwo. Okazało się, że podążamy w tą samą stronę, więc po spożyciu naszych polskich trunków, wspólnym spożyciu, następnego dnia udaliśmy się w stronę Aktobe, no, gdzie nam zapewniono już, dojechaliśmy, w zasadzie wykonaliśmy tylko telefon, już mieliśmy mieszkanie, mieliśmy parking dla motocykli, no i tym sposobem trafiamy tutaj, tak? Impreza wielonarodowościowa, tak? Czyli Polacy, to już tak. To jest trasa naszego przejazdu, tak? Tak to wyglądało. Te punkciki oznaczają miejsca, w których byliśmy. Wykonaliśmy taką pętlę. Ta pętla miała 14 800 km dokładnie. Założyliśmy 15 000, tak jak na naszych koszulkach jest napisane. Wyszło ciut mniej, ale myślę, że i tak było warto. Zobaczyliśmy naprawdę kawał świata. Warto było ten miesiąc czasu się przemęczyć. Z racji chyba ubiegającego czasu musimy już kończyć, a naprawdę było jeszcze co tu opowiadać, bo wrażenia są po prostu... Jeszcze chwilę się tu pokręcimy, jak ktoś jest ciekaw, no to oczywiście będziemy gdzieś tam w kuluarach odpowiadać ewentualnie na jakieś pytania. Drodzy Państwo, Robert Krymarys, Zbigniew Świątnicki, jeszcze raz wielkie brawa dla panów, którzy przemierzyli Azję motocyklami. Tak jak panowie wspomnieli, jeszcze są do złapania, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, myślę, że śmiało można uderzyć. Dziękuję bardzo panowie za ciekawy wykład, ciekawą prelekcję, no i oczywiście ciekawe opowieści. Drodzy Państwo, teraz czas na krótką przerwę, około godziny 17, bo wrócimy z kolejnym blokiem. Tym razem przeniesiemy się w nieco mroźniejsze rejony. Thank you.
Ja się usiadłam tam, a tam dobrze widać. Ale tutaj też dobrze. Marika, to jest Adam. A od ciebie buziaka nie dostanę. No. Co? Jaka strona? Jest tam ten drugi, że jeden ten kolega ma stronę, no, natomiast tam ten na Facebooku jest taki mały. A na tamtym roku się prezentował. A ty powinnaś się Halinka zaprezentować, już tu mówiłam kiedyś. Ona całą świata odjechała i też... Ale Ada, powiedz mi, gdzie... Tam na końcu przygotowałam dużo, ale to już o tyle. Tylko o tyle też. Nie zdążyłam, bo czas po prostu gonił, ja się rozgadałam. Powiedzmy o jednej podróży, no nie? Mało chyba nawet współpalenia, podejrzewam. Nie, ale to i tak. A to jest godzina, na koncert? Nie, ja się no godzina. No godzina chyba była. Jak robię prelekcje jakieś, to tam na minimum te półtorej godziny, no to musi być, no nie? I to tak najczęściej też po prostu. Fajnie tak się słucha, nie? To są przeżycia i na pewno są chwile takiego załamania, bo to różnie to bywa, nie? Tak, się dostaje, jak tam się jedzie, ale to jest przygoda. Przygoda, ciemno, trzeba dojechać, tu z kolei jadą. Zapraszamy wózeczki do pracy.
Ale to miał tu, nie? Ja w ogóle nie zaraz.